Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Program budowy 100 obwodnic dla Dolnego Śląska przewiduje budowę 7 obwodnic, w tym 3 w moim okręgu wyborczym. Są to obwodnice Głogowa, Kaczorowa i Legnicy, w której mieszkam. Obwodnica Legnicy ma być budowana w ciągu drogi krajowej nr 94 i będzie przebiegać zarówno w granicach administracyjnych Legnicy, jak i poza nią. Budowa obwodnic w dużej mierze uzależniona jest od dobrej współpracy z miejscowymi samorządami, dlatego proszę o informację między innymi o tą współpracę z legnickim samorządem i na jakim etapie są prace, bo wiem, że w części miejskiej już media informowały o rozpoczęciu prac. Dodatkowo chciałam jeszcze zapytać właśnie o autostradę A4. Od Wrocławia w kierunku Legnicy do Krzywej. Jest to najbardziej zakorkowany odcinek tej autostrady. Nie ma pasa awaryjnego. Jest to najkrótsza dla nas droga na lotnisko i w innych kierunkach Polski. Są prowadzone prace wyboru najlepszej koncepcji zmiany tej sytuacji. Czy to poprzez dobudowanie kolejnych pasów ruchu wraz z pasem awaryjnym, czy też budowanie drogi równoległej z innym przebiegiem i są różne koncepcje. Proszę o odpowiedź na pytanie, na jakim etapie już są te prace. Dziękuję. Dziękuję bardzo.